Awe, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas z naszej Hiszpanii, roku pańskiego 1615 i jak widzicie, jesteśmy po tych wojnach wszystkich, a to dlatego, że chcę wam dzisiaj pewien exploit pokazać na samym starcie rozgrywki. Ważne jest to, żebyście mieli dopiero co wczytany save, nie odpauzowali, siedzi na pauzie po tym jak się wam załaduje. Już od dłuższego czasu, chyba od momentu wprowadzenia Trade Company, jest pewien bug, exploit, nie wiem jak to tłumaczyć, ponieważ po wczytaniu save'a, jakby gra jeszcze nie wie, że duża część waszych prowincji to Trade Company i tam autonomia wynosi 90%, a nie na przykład 19%, 14% i tak dalej, pokazuje błędną liczbę autonomii gra. Tak swoją drogą jest to jeden z tych powodów, dlaczego warto czasem przy koalicji przeładować rozgrywkę, bo nagle stajecie się znacznie potężniejszym państwem i wszyscy wychodzą z koalicji. Da, pomogło? Pomogło. Mianowicie, kiedy siedzicie na tej pauzie, możecie wejść tutaj w zakładkę Local Autonomy, ja już to chyba nawet kilka razy pokazywałem, i po prostu sobie poklikać, to wam daje jakieś tam punkty absolutyzmu za każdym razem, kiedy zmniejszacie, i tak liczą się również te prowincje, które są waszymi trade company. Jasne, rośnie tutaj wam niezadowolenie w prowincji, ale dzięki temu bardzo szybko nabijecie cały absolutyzm u was. Zobaczcie, 4 punkty już nabiłem, więc to fajnie dość leci w ten sposób. No i możecie z takiego exploita sobie skorzystać, żeby absolutyzm podbić i się na przykład nie przejmować tym i ułatwić wasze podboje. Ja w sumie nie wiem, czy to zrobię. No dobra, zrobię już tam. Czemu by nie korzystać, skoro przecież mogę to zrobić? No, ale wam zostawiam ten wybór. Chcecie, korzystajcie, nie chcecie, nie korzystajcie. Wasza sprawa. No, absolutyzm na pewno bardzo pomoże w podbojach, przyspieszy te podboje. Tym bardziej, jeżeli gracie tak jak ja pod wasali, no to będziecie w stanie zawsze połowę wasala nakarmić dzięki temu. I dość sporo prowincji też wziąć, bo im więcej absolutyzmu, tym lepiej. No, ja też będę teraz go sobie zwiększał. Mamy już 30 absolutyzmu dzięki tej technice i mnóstwo, co prawda, niezadowolenia w kraju. No ale to też dobrze, bo będziemy po prostu zaraz robili harsh treatment. Jak tylko wprowadzimy... O, o nie to, nie to... gdzie to było? O, tutaj to harsh treatment ko zmniejszone o 50%. I wtedy będziemy dalej absolutyzm nabijali. No ale my lecimy z naszymi podbojami dalej, bo teraz bierzemy się za kraj, który jest, patrzymy już... Janpur jest dalszy w kolejności za 2 lata. Rozpocząłem też już anektowanie Jusulmeru, którego nie wiem jak się wymawia, a Multany zajmiemy się za 5 lat. Pamiętajmy, żeby na podbitych terytoriach budować ulepszenia Trade Company. No i też warto się upewnić, że mamy na wszystkie kraje dookoła przynajmniej po jakimś Cassius Belli, żeby tutaj atakować. Transoxiana mamy, Janpur mamy, bo to jest bardzo łatwo przegapić, zwłaszcza jeżeli się tak długo jak ja grało na... Cassius Belli religijny ma, wiecie, to jest moje ulubione Cassius Belli do momentu imperializm Cassius Belli. No ale okej, tutaj już na wszystkie te kraje mam Cassius Belli, tylko jeszcze się upewnię na Mameluka, bo tutaj mogło mi zniknąć i patrzcie, tu mi zniknęło i trzeba koniecznie je zrobić, żeby zaatakować Mameluka, jak nam tylko będzie, przyjdzie możliwość taka. Na razie z Janpuru cofnę, żeby mieć jednego dyplomatę zawsze pod ręką, bo to też warto tak mieć. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. No i w sumie ja mam tej overextensji. 110 punktów to niedużo. Do przeżycia. I tak siedzimy na minus 2,50. Ouu, to będę miał problem z court encountery. No, tylko teraz płacę. Tutaj mam mnóstwo buntów. No ale tak to jest, jak się nabija w ten sposób absolutnie, który robiłem. Trudno. Damy sobie z nimi radę. Uuu, jaki fajny minister. Ja go chcę. No i mogę brać kolejną ideę. Trochę ją zrushowałem, bo nie ukrywam, dostać 4 punkty innovativeness. Fajna rzecz, a mam dużo punktów administracyjnych, więc spokojnie. No i tutaj warto się zastanowić. Ilościowe, które dadzą wam większy force limit, więcej manpowera, czy i tutaj pójść w ofensywne. O jakościowych przy podbojach, przy WC-kach raczej nie ma co myśleć. Są słabe po prostu realnie. Oraz polityki, które tutaj też możecie wziąć, też są dość słabe do World Conquesta. Wyjebiste jest ilościowe, bo więcej wojska, no to mniej wojska musi transportować pomiędzy różnymi strefami waszych działań, tak? Dodatkowo zwiększenie manpowera zawsze na propsie, no byśmy mieli teraz 3000 manpower, jakbym to wziął. No i znacznie większe force limit naszego wojska, mniejszy attrition na lądach i tańsza armia. To jest zawsze mocne modyfikatory.
ale są idee ofensywne, które zwiększają wasz limit o 20%, dyscyplinka, czyli silniejsza armia, bonusy do waszych generałów, co przy, powiedzmy sobie szczerze, World Conquestach jest fajne, bo utrzymać wysokie Army Tradition jest dość kłopotliwe. Przyspieszony Siege Ability plus 20%, zawsze na propsie i co najważniejsze, to się wyjebiście komponuje z ideami humanistycznymi. Years of Separatism minus 5 punktów oraz National Unrest minus 1. To jest mega stabilny kraj, jeżeli wybierzecie ofensywne idee. I też je nie pójdę tym razem. Możliwe, że tutaj pójdą ilościowe jako kolejne. Dodatkowo mamy też sporo punktów, więc już rozwijmy dwie pierwsze idee. Nie potrzebuję za bardzo ich wydawać na cokolwiek w tym momencie innego. A tutaj tak, rzeczywiście wygląda to, że pójdziemy w ilościowe, żeby mieć jeszcze więcej wojska. Kiedy możemy, to też pamiętajcie, że warto zbudować kilka tych uniwersytetów. Przynajmniej te 5 uniwersytetów, żeby dostać bonus z ery. Chociaż my i tak mamy dużo tych bonusów już spełnionych, co jest bardzo fajne. Grudzień nastał, no i my rozpoczynamy naszą wojnę z Janpurem. W tej wojnie najpierw zaatakuje Gujarat, żeby go wyjąć z tej wojny jak najszybciej. Oraz to tam był jeszcze w sojuszu Hormuz. To może teraz to wojsko, co tutaj miałem do tłumienia, wyślę, żeby na Hormuz mi to leciało. Od razu mam tu flotę zestawioną i tak tutaj uderzymy w międzyczasie. Moje pozostałe wojsko będą tutaj tłumiły bunty, które nam się odpalają. No taki okres czasu ma, będziemy mieli... Wreszcie! Walezy na tronie! Oh my god, tyle czekania! Francjo, nadchodzę! No to teraz oby nam się trafił jakiś tutaj pusty tron, żebyśmy mogli zaklejmować. W sumie od Gujaratu biorę pieniądze, żeby mieć 7-letniego trusa. No teraz będziemy toczyli wojnę jeszcze z innymi nacjami. Od Hormuzu w sumie też wezmę. Janpur będę... Chociaż nie, ja potrzebuję zrecytować trus. To z Hormuzem weźmy tylko i wyłącznie White Peace'a. A tak to w zasadzie, widzicie, tutaj poluję na wojska Janpuru, sam gdzieś Janpur wybył. Nie jest zamierzanym przeciwnikiem, więc też nie ma tutaj za bardzo znowu pokazywać tych wojen. Nie był sens pokazywać te wojny, sposób ich prowadzenia na wcześniejszych odcinkach. Teraz to już jest naprawdę taki etap już rzeźni, że tak powiem. Nikt nie ma z nami większych szans, mamy dobrą jakościową armię, bo Hiszpania taką ma. No i podbijamy w kółko. Kolejna wojna, którą zaraz wypowiemy, to będzie Delhi, które zjadamy całe i Bengal za 3 lata. Dobra, ostatecznie atakuje jednak Delhi. Wiem, jestem świadomy tego, że jest tutaj Bengal i Bachmanis, no ale dzięki temu zresetujemy właśnie trusy z tymi krajami. A Delhi będę potrzebował, żeby tutaj oddać sporo terytoriów Janpuru w nadchodzącej wojnie. Jedynym problemem może być tutaj Transoksiana, szczerze mówiąc, no ale gdzieś tutaj miałem 40 tysięcy wojska. No i to wyślemy realnie na Transoksianę. Hormuz już wyjęty z wojny. Wreszcie też mam ostatnią reformę i tutaj możemy stać się teokracją. I w sumie nie byłoby to takie głupie, jakby nie naprawili tych wszystkich bugów, ale osobiście wolę tutaj dostać ten absolutyzm roczny oraz zwiększony. Dzięki temu teraz kapa mamy... Gdzie to było? Tutaj? Nie tutaj? 55? Bo legitymację mamy niską. To już wiem, na co punkty wydam. Yeah! Bachmanis wyjmujemy. Bez pieniędzy, za 5 lat z nimi musimy mieć wojnę. Nie chcemy natomiast mieć wojny za 5 lat z Bengalem, więc tutaj musimy wydłużyć to mniej więcej do 6-7 lat, 626 trusa, bo mamy do 624 z Bachmanisem, no to idealnie. Będą konflikty zaraz po sobie, więc też tak sobie to wydłużamy. A kiedy oni te sojusze ze sobą zawiązali? Czy może zawsze były? No to tutaj zrąbałem. Powinienem zerwać jeszcze sojusz zamiast brania pieniędzy. Tak naprawdę. No to trudno. Pierwszy raz widzę ten event. Całkiem? Dobra, to weźmy. No i teraz zobaczmy, jak Transoksjanę trzeba pisować. Wiemy, że już z Bengalem popsułem, więc będziemy mieli z nimi trusa około 31. Wygląda to, że Transoksjana będzie 27. Będziemy mieli trusa. W międzyczasie schodzi nam trus z Bachmanisem w 24 za 4 lata. 25 jest Mameluk, co jest bardzo ważne, żebyśmy wykorzystali wojnę z nim.
Więc w takim razie taki 27 idealnie nam tutaj pasuje i tak kończymy wojnę ze Transoxianą. Warto jest, żebyście sobie też opanowali taką sztukę. W sumie dawno się tak nie bawiłem, no ale fajnie, że sobie przypomniałem. I możemy w tym momencie już kończyć wojnę w zasadzie. Mam nadzieję, że całe Deli wezmę. Tak, mogę, przestaje istnieć. Już patrzę. Tak, nie ma go. I to jest pierwszy kraj, z którym kończymy wojnę. Jeszcze zobaczmy, czy Malwę będę w stanie zjeść. No to w sumie ten kraj może nam posłużyć do jakiegoś resetowania trusa, więc z whitepisujmy. Zjedzmy całe Deli, że poczekam. Plus trochę tam pieniędzy, co dadzą, bo czemużby nie. I teraz tak, od Janpur. Szczerze mówiąc, naprawdę mam już gdzieś tutaj agresywną ekspansję, więc weźmy tutaj te terytoria. Nie będę szedł już na Reconquest Cassius Belli, ale to, co na pewno bardzo potrzebuję, to ich forty. W sumie na tym powinien się skupić, czekajcie. Clear offer, ich fortów szukamy. No dobra, dużej części ich fortów nie mam, ale mam, znaczy nie, no mam większość. Zostaje im fort w stolicy i tutaj dwa górskie, o, zostają tutaj w tym i w tym miejscu. Więc całą resztę mamy dla siebie, tym bardziej, że jeszcze z Bengalem będziemy zaraz dziko graniczyli, no ale już trudno. Wszystko nam dadzą, wszystko mamy, spalmy tutaj oczywiście, znaczy spalmy, przenieśmy development do nas. O, klikamy, żeby od razu to centralizować, zawsze na propsie, mniej goveringu w innych prowincjach. Trochę overextensji mam, no ale nie planuję tego tutaj brać na siebie. A jak mówiłem, wypuszczam wasala Deli. Tylko czemu tylko 9 prowincji? No i zobaczmy, jak to wygląda teraz. Easy! To oznacza, że potrzebowałbym jeszcze jednej wojny z kimś, żeby dobić do 100%. No i nasze kolejne wojny to będzie Bachmanis za 4 lata oraz Mameluk za 5 lat. I musimy zaatakować te dwa kraje praktycznie naraz. W sumie to tak nie patrzyłem, jak tutaj ten nowy świat wygląda jeszcze. Strasznie dziwne, co to tutaj jest, bas? Ile to ma prowincji podbitych? British Mexico bardzo malutki, no przydałoby się jednak tutaj pomóc tym moim nacjom kolonialnym. Dutch Columbia jest podbijana przez co? Przez Tusko. Ale jazda, British Mexico. Fucking shit, jak to źle wygląda. No ale Karaiby są, o. Proszę państwa, nie tak źle. O, no i mają Struggle for Royal Power Ends. No to i od tego momentu Polska jest zwykłą, najzwyklejszą monarchią. No trzeba ich pobić. Ale jak to się wydarzyło? Bo jest, no nie, no nikt mi nie uwierzy, że to jest przypadek. Znowu będą mówili, że mam jakiegoś cheat engine'a. Oh, no to mi rąbie wszystkie plany. Okej, okay, no mieliśmy teraz się regenerować i mieć toczyć ciężkie wojny za jakiś czas. No to teraz wszystkie ręce na pokład. Lecimy na wojnę z Polską. Ha! Francja pod Unią. Co za beka. I właśnie dlatego twierdzę, że monarchia, katolicy to są najpotężniejsze kraje do tego, do zdobywania World Conquesta. Jak macie fuksa, pilnujecie tutaj tego wszystkiego cały czas, dobrze zarządza się Royal Mariażami, to unie po prostu padają. No ile mamy? Jedną, drugą, trzecią unię personalną. Czy coś jeszcze miałem? No to jest z misji, to nie liczę. Nie no, to trzy unie to nie tak dużo. A, czwarta Burgundia, no to już jest dużo. Mi wpadła podczas tej serii. No i to do tego okresu czasu to tak okej. No Commonwealth raczej nam się nie uda, chociaż widzę, że Commonwealth już nie jest chyba naszym rywalem. Albo spadnie z rowerka po tej wojnie jako nasz rywal, więc kto wie, może i tutaj nam się uda zdobyć unię personalną. I w sumie tą wojnę wam pokażę, bo powinna być ciężka. Tylko doczłapę się moimi wojskami do Europy, bo tak na razie to wiecie, wszystkie są w Indiach. W sumie jedną armię muszę tu zostawić, ale całą resztę na Konstantynopol. Boję się, że przez tą wojnę z Polską teraz będę miał te wszystkie nacje, które tutaj widzicie w koalicji przeciwko mnie, bo no, realnie cały sunnicki świat mnie nienawidzi. I dobrze, tak powinniście to robić w tym momencie, że bijecie jedną religię i tam nabijacie agresywną ekspansję i zarządzacie tym tak jak ja. Tylko, że takie coś niespodziewane, jak tutaj miało to miejsce, to jest masakra w tym momencie dla mnie. Naprawdę.
Ja wątpię, żebym tą wojnę stoczył w 3 lata i ją wygrał. Bardziej, że Francja zamiast budować wojsko, to je tylko i wyłącznie kasuje, serio. No to jak tak popatrzycie, to będzie zaraz znikało. Chociaż nie, no może już tak zredukowali. To jest normalne, bo ty zawsze tak robią podczas wojen. Znaczy podczas, kiedy się dostaną pod Unię, że redukują własne wojsko, ale tutaj to śmiesznie wyglądało. To jest całe francuskie wojsko, a było 3 razy więcej. Chociaż czekajcie, ja tą wojnę mam tylko White Peace'a. Przecież ja mam tą Unię. Cała trudność tej wojny to jednak ściągnąć tutaj wojsko wystarczającej ilości, żeby mieć szansę z wojskiem polskim, ponieważ Polska ma naprawdę dobre, jakościowe wojsko w tym okresie czasu. O, bitwa. No i tak, zobaczmy, doszło do bitwy. Ma mniejsze, gorsze statystyki od Polaków. Do tego chyba mam jedną technologię w tył niestety, bo się zgapiłem. Nie, mamy tą samą technologię, a mogłem mieć jedną do przodu. No i gdyby nie moja przewaga liczebna, to byśmy to przerąbali, tą bitwę. No więc Polacy mają jakościowo całkiem okej armię, ale ja mam ją po prostu większą. No tylko kwestia ściągnąć tutaj Genuę, wypisujemy z wojny, bierzemy oczywiście Genuę dla siebie, żeby wzmocnić nasz handel. No i następnie będę próbował się tutaj dostać jakoś pod Warszawę. Nomad Frontier w Mingu. Boże, teraz się tylko w niego wbijać. I tutaj warto jest się zastanowić, co chcemy zrobić. Harsh Treatment Cost plus 1 absolutyzmu rocznie. Czy może administrative efficiency? Te trzy rzeczy są tutaj najważniejsze. Ja pójdę w pierwszej kolejności pod harsh treatment cost, zmniejszony, bo ten roczny absolutyzm myślę, że tutaj mi się raczej nie przyda, a będę zbijał sobie zawsze tych buntowników trochę taniej, chociaż to się najfajniej spisuje, jak możemy rzeczywiście to skumulować, żeby to było jeszcze tańsze. Polska jest takim krajem, gdzie można wyciągnąć ponad 150% kosztów redukcji tego. Co prawda kap jest 99%, więc powyżej się nie opłaca, ale Polską tak można. I Rosją chyba, jeżeli dobrze pamiętam. No i pięknie, Warszawa broniła się 94 dni tym razem, więc nie jest tak źle. No i od Polski bym chciał, żeby na przykład przestali mi postrzegać jako swojego rywala. Oj, chyba już nie jestem ich rywalem. To ja ich jeszcze postrzegam jako rywali. No dobra, co będzie trzeba wyrzucić Polskę z tego. I w takim razie, no to Polska, ból! I płać mi pieniądze. Humiliata nie chcę, mamy powyżej 50, więc jest gites. Na pewno coś Polska nam właśnie zasponsorowała. Może jakiś monument sobie walniemy z okazji zwycięstwa. No to muszę przyznać, że wojna nie była tak ciężka, jak myślałem jakoś. W sumie, bot. Czego ja się spodziewałem? Dobra, ale przemieszczamy teraz nasze wojska do Indii z powrotem. Bo jednak musimy to zrobić. No i już mnie ogłosili rywalem. Co za... Polsko, bo będę cię musiał podbić normalnie. Więc lecimy tutaj dalej na południe. Mamy rok czasu do wypowiedzenia wojen. Tylko jedną armię na miejscu, ale reszta już tak czy siak wraca. Wracała mi gdzieś. Gdzieś tu powinna mi lecieć. O, jest wojsko na miejscach. Więc okej. Nie ma tragedii. No po prostu mamy całą Europę prawie zachodnią. No dobra, Niemcy mi zostały do zajęcia jakoś. No ale na Austrii będziemy mieli tak czy siak claima z misji. Prowansję fajnie byłoby mieć, ale tu trzeba Habsburga się pozbyć z tronu, albo znowu dostać Habsburga, jedno z dwóch. Brandenburgia byłaby fajna, ale Rzeczpospolita to największy łakomy kosek w okolicy teraz. Znowu bunty?